Słowo Boże jest godne zaufania. Wiemy o tym, że Słowo Boże jest godne zaufania. I w Ewangelii według Jana, 17 rozdział, 17 werset, mamy napisane: Słowo Twoje jest prawdą. Ewangelia według Jana, 17 rozdział, 17 werset. Archeolog William Ramsay, żyjący w latach 1852-1916, znany był z tego, że zajmował się dogłębnie wydarzeniami, które zostały opisane w Nowym Testamencie, w szczególności w Dziejach Apostolskich i listach Pawła. Gdy po raz pierwszy podróżował po Azji Mniejszej, czyli terenie dzisiejszej Turcji, było wiele miast, które zostały wspomniane w Dziejach Apostolskich, ale były już zupełnie nieznane, a jeszcze mniej znano ich historię. Dzieje Apostolskie były jedynym historycznym dokumentem, a Ramsay, będąc sceptycznym, liczył na to, że jego poszukiwania zdegradują Łukasza, pisarza Dziejów Apostolskich, czyli tego, który spisał Dzieje Apostolskie, do człowieka beznadziejnie niedokładnego. Dlatego postanowił tę oto księgę wziąć bardzo dokładnie pod lupę. Gdy tenże archeolog po raz pierwszy podróżował po Azji Mniejszej, czyli po dzisiejszej Turcji, wiele miast wspomnianych w Dziejach Apostolskich było już zupełnie nieznanych. Jeszcze mniej znano ich historię. Dzieje Apostolskie były jedynym historycznym dokumentem, a Ramsay, będąc sceptycznym, liczył na to, że jego poszukiwania zdegradują Łukasza, pisarza Dziejów Apostolskich, do człowieka beznadziejnie niedokładnego. Dzieje Apostolskie były jedynym historycznym dokumentem opisującym te miasta, a Ramsay, będąc sceptycznym, liczył na to, że jego poszukiwania zdegradują Łukasza, pisarza Dziejów Apostolskich, do człowieka beznadziejnie niedokładnego. Dlatego postanowił tę oto księgę wziąć bardzo dokładnie pod lupę. Poświęcił swoje życie na odkopywaniu starożytnych miast i dokumentów z Azji Mniejszej. Jednak po wieloletnim studiowaniu doszedł do takiego wniosku. Dalsze badania wskazują, że ta księga, Dzieje Apostolskie, jest nieodzownym autorytetem faktów istnienia świata egejskiego i ostała się pod najbardziej wnikliwymi badaniami. Dalsze badania wskazują, że ta księga, czyli Dzieje Apostolskie, jest niepodważalnym autorytetem w zakresie faktów na temat istnienia świata egejskiego i ostała się pod najbardziej wnikliwymi badaniami. Ta księga została napisana z tak wielkim rozsądkiem, zdolnością, sztuką i prawdą, że jest wzorcem dla historycznych wypowiedzi. Dalej Ramsay wyjaśniał: wyruszyłem, aby poszukiwać prawdy na obszarze granicznym pomiędzy Grecją a Azją, lecz znalazłem ją w Dziejach Apostolskich. Słowa Łukasza można poddać najcięższym próbom, jakich żaden z innych historyków nie umiałby znieść, a one się jednak ostoją. Gdy Ramsay poświęcił się studiowaniu listów apostoła Pawła, które krytycy opowiedzieli jako fałszerstwo, doszedł do takiego wniosku. Wszystkie 13 nowotestamentalnych listów Pawła jest autentyczne. Wypowiedzi biblijne są wiarygodne, gdyż Słowo Boże jest prawdą. Gdy Ramsay poświęcił się studiowaniu listów apostoła Pawła, którym krytycy zarzucali fałszerstwo, doszedł do takiego wniosku. Cytuję: wszystkie 13 nowotestamentalnych listów Pawła jest autentyczne. Wypowiedzi biblijne są wiarygodne, gdyż Słowo Boże jest prawdą. Możesz wziąć Biblię i zaufać jej, ponieważ jest ona w całości pełna
faktów, których nawet najbardziej wnikliwi krytycy nie byli w stanie podważyć.